Siema, z tej strony Arkadikus. Coraz częściej pokazują się kulisy procesowania się Microsoftu w związku z przejmowaniem Activision Blizzard i pokazywane są różne mechaniki różnych firm w celu zdobycia przewagi. O moim podejściu co do przejmowania firm, no nie lubię tego zarówno po stronie Sony, jak i po stronie Microsoftu, ale o tym już mówiłem. Zanim jednak zaczniemy z konkretami, chciałbym zaproponować Wam ofertę oficjalnego partnera tego kanału, czyli, jak już dobrze wiecie, Instant Gaming, w którym to w świetnych promocjach dorwiecie masę tytułów na przeróżne platformy, na przykład w taki Remnant 2 za tylko 150 zł, jak i doładowania na tę platformę. Kto by nie chciał tańszego Game Passa czy PlayStation Plus? Sprawdźcie link w opisie. No i tutaj zaczynając kolejny epizod w tej historii, chciałbym też powiedzieć tylko jedną rzecz odnośnie poprzedniego przeglądu prasy, gdzie niektórzy argumentowali, że to nie jest monopol i tak dalej. Tak, przejęcie Activision Blizzard nie zmieni tego nagle w monopol, ale nie to było moim przekazem. Jeśli ktoś to tak zrozumiał, no to mogę tylko przeprosić za, nie wiem, złe ubranie mojej myśli w słowa. Niemniej jednak wielu z was wiedziało dokładnie, o co mi chodzi. No najwyraźniej to są ci, którzy są tutaj ze mną najdłużej, no i przywykli do mojego sposobu wyrażania myśli. O co mi chodziło i do kogo celowałem z tą krótkowzrocznością? W tym miejscu celowałem w tych, co machali ogonkiem tylko dlatego, że robi to Microsoft, a nie Sony, no bo oni nie lubią Sony. To samo powiedziałbym zresztą tym, którzy cieszyliby się, gdyby zrobiło się odwrotnie i to Sony by przejmowało Activision Blizzard, no bo oni to nie lubią zielonych. Za niechęć do firmy dadzą sobie związać pasa i zaakceptować, jakby nie patrzeć, mimo wszystko kroki w kierunku dominacji rynkowej. No wiecie, o co mi chodzi. I teraz już wracając do tematu, swego czasu temu procesowi przejęcia Activision Blizzard oponowała Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych. Sąd odrzucił jednak ich wniosek, no i teraz można było poznać wreszcie uzasadnienie odrzucenia. I teraz o czym mowa w tym newsie, to nie nawet sama argumentacja, bo ta była quasi-sensowna, a dobra, nawet całkiem sensowna miejscami, i pokrywa ten temat akurat portal Gry Online. I problemem jest pisanie tendencyjnych nagłówków, bo zobaczcie, ów wspomniany portal ma nagłówek: Sony płaciło studiom, by traktowało Xboxa gorzej. Jest oficjalne potwierdzenie. No i tutaj nawet ja, niejako kibic niebieskiego obozu, myślę sobie: o, no to ładnie, chamy i prostaki z tego Sony. Ale na tym samym portalu czytamy argumentację odrzucenia tego wniosku i clue tego nagłówka i tak się człowiek zaczyna łapać trochę za głowę. Japoński gigant często płacił producentom za gorsze traktowanie Xboxa. Firmy miały celowo pomijać lub opóźniać wydania gier na konsole Microsoftu. To oficjalne potwierdzenie dotychczasowych domysłów i pogłosek. Czyli Sony specjalnie płaciło deweloperom, żeby gorzej traktowały platformę Sony, czy po prostu płaciło za ekskluzywność? Bo to jednak dwie różne rzeczy. Bo ja rozumiem taki zarzut i nagłówek, gdyby Sony smarowało specjalnie deweloperom, żeby na Xboxach gry działały gorzej, żeby nie było pewnych funkcji, żeby kastrować te tytuły z kontentu, ale ekskluzywność? Poważnie? Sony płaciło, by traktowały Xboxa gorzej. Rady boskie. Nazwać to manipulacją, to nie nazwać tego w ogóle. Wstyd. Dalej, jako przykład podano Final Fantasy XVI, które zadebiutowało na rynku 22 czerwca. No i Sędzina zaznacza, że poprzednie odsłony serii trafiały na urządzenia giganta z Redmond, ale teraz Sony zapłaciło Square Enix, żeby pominęło Xboxa w swoich planach i uczyniło z gry tytuł ekskluzywny na PlayStation 5. Po raz kolejny mamy grę, która staje się ekskluzywna i co z tego? Ja nie mam problemu z tym, że Call of Duty czy, nie wiem, Overwatch 3 stanie się ekskluzywne dla Xboxa, no i zarazem dla PC-tów. Zapłacili, to mają, ale nadal nie jest to płacenie tylko po to, żeby Sony miało gorzej. What? To w takim razie ten cały proces przejmowania Activision jest po to, żeby Sony miało gorzej. What the fuck? I jako trzeci przykład, ZeniMax także zostało opłacone przez Sony, żeby pominęło wydanie Deathloop i Ghostwire na Xboxa, ale że Microsoft w 2020 roku przejął firmę za ponad 7 miliardów dolarów, to plany Japończyków nie zostały zrealizowane. I żeby nie było, podkreślam jeszcze raz, te powyższe argumenty nie są słowami portalu, ale sądu. Głupie, bo głupie, ale są. Jedyne, czego się czepiam, Gier Online, to ohydny nagłówek służący do klików i powodujący u mnie produkcję jadu. W tym samym artykule nieco niżej czytamy też, że w uzasadnieniu znalazły się takie argumenty jak to, że przez lata takiego funkcjonowania Sony zapewniło sobie ogromną przewagę nad konkurencją, wspierając się jednocześnie muzyką, telewizorami czy biblioteką filmową oraz
Porównując aktualną liczbę ekskluzywnych tytułów Sony i Microsoftu, można powiedzieć, że na każdy jeden eks amerykańskiej firmy przypada aż 8 eksów od Japończyków. Okej. Ale to Microsoft w poprzedniej generacji na własne życzenie pokpiło sobie sprawę z grami, próbując stworzyć bardziej taki rodzinno-rozrywkowy hub. Tu telewizja, tam streaming, gdzie indziej muzyka. No i może przy okazji gry. No przecież sama głowa Xboxa powiedziała to, że oddali tę generację Sony, zapominając o grach. Jest to jakimś dziwnym sposobem brudna zagrywka i wina Sony? Nie, to była durna decyzja Microsoftu. Swoją drogą, fajnie się mówi o telewizorach, muzyce czy bibliotece filmowej, zapominając, że raz to właśnie Microsoft w to uderzał. Dobra, ja wiem, że Sony ma wydawnictwo też. A dwa? Zapomina się o takim małym, głupim i w ogóle niepopularnym programiku, wiecie, to nazywa się Windows, na którym śmiga prawie praktycznie cały świat, a że o Office już nie wspomnę. No płaku, płaku, biedny Microsoft. I cóż, o ile śmiało możemy zgadywać, że ta historia będzie się jeszcze ciągnąć długo, długo, długo i czasem będą mądre argumenty za, czasem będą mądre argumenty przeciw, czasem głupie za i przeciw. Tak tego rodzaju nagłówki służą tylko trzem rzeczom. Klikom, okej, to całkiem zrozumiałe, każdy orze jak może. Dwa, napędzaniu wojenek niebiesko-zielonych oraz trzy, niestety, co mnie bardzo drażni, jest to zwyczajnym kłamstwem. Bo jakby nie interpretować argumentów sądu, tak nagłówek to czysta twórczość autora artykułu. Ale co o tym sądzić, pozostawiam już wam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!